Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Na prośbę oczywiście jednego z łowców mamutów z Norwegii, harcerza Polaka. Dziadku Pawle, proszę pokazać filmik o zrobieniu prościutkiego chłopka. Jakoś tak to brzmiało. Więc pozbierałem co miałem. No i powstały te chłopki. Ten jest najprostszy, prawda? Później ten. Ten. Ten to był, powstał w Norwegii. Duch lasu. Spirit, pardon, duch drzewa. Spirit of the wood. Na laseczce miało być, z tym, że laseczkę obciąłem, żeby się zmieściła do bagażu. Ten jest taki najbardziej wypasiony, jak to mówi się teraz dzisiaj. Ale też jest prościutki. Włoski, paluszki są, butki. Z tej strony też można... Ba, można zrobić prześwit w nóżkach. Z cyzoryczkiem powoli, powoli, powoli. No, więc zabieram się do roboty. Na takiej deseczce przyklejona skóra, pomalowana, posmarowana pastą polerską i oldschoolowy scyzor Gerlach. Nie wiem, czy kamera złapie Gerlacha. Tu na dole jest. Wierzcie na słowo, że to jest Gerlach. Okulizak. No, taką dechą można żonie przypieprzyć od czasu do czasu po tyłku, jak za dużo gada. Albo mężowi, jak robi żarty sobie z pani żony. Może zrobimy coś takiego chłopka. Takiego chłopka można umieścić sobie na laseczce. Na górze laski. Tu będzie uchwyt, a chłopek będzie na górze. To jest taki podobny troszeczkę chłopek do tych z rzeźby Światowic ze Zbrucza. Siłą, godnością osobistą oraz scyzorykiem Gerlach robimy capeckę. Żeby nam kciuk nie odpadł w pierwszym minutach działania, naciskamy tutaj. Tu, na drewno, które jest szersze i może jest na pewno zdatniejsze do nie wyszczerbi na zdrowiu pana kciuka. Kciuk stanowi oś obrotu. Skauci powinni się nauczyć tej metody. I teraz robimy oczywiście rondko kapelusza. Też się musicie tej metody nauczyć i jedziesz wzdłuż. Przegiąłem trochę. Poprzek patyczka, już masz rowek. Jedziesz z tej strony, już masz wrąbek. Poprawiasz, już masz rondo kapelusza.
Można sobie pomóc później metodą kciukowa. To jest drewno lipowe, które jest jeszcze trochę świeże, dlatego ten chrupot taki jest. Chr, chr. I trochę stawia opór. Natomiast drewno to jest gałąź lipowa, czyli można... No, lipa jest naj... zwłaszcza gałęzie są najmiększe do takich działań. Z tym, że muszą dobrze wyschnąć. No i już mamy łeb, powiedzmy łebek. Teraz robimy tutaj u dołu drugi taki wrąbek. I w ten sposób wyodrębnimy główkę z pniaczka. Uwaga na, żeby nie dziabnąć się w ten palec, w ten, blokujemy tym palcem. Jeżeli poleci ci, to zatrzyma się na tym palcu. Pamiętam w podstawówce, w 7 klasie bodajże, czy w 6, mieliśmy właśnie temat zrobić chłopka z drewna. To było no 60 lat temu. Później robiliśmy sobie w domu nawet z takich patyków jak grubości palca chłopki z rozpędu i były takie, pamiętam, w kiosku za 3 złote. Takie malutkie scyzoryczki, o wiele mniejsze niż ten, które miało takie ostrze tej długości i taki malutki trzonek. I tymi właśnie robiliśmy sobie bączki do grania na pieniądze oczywiście. Bączek miał 4 spatyka, miał 4 ścianki i trzoneczek do trzymania. I puszczało się takiego bączka w ruch, a bączek miał po prostu... I teraz co robimy? Robimy nosek, pach. Podstawowe cięcie. O. Drugie cięcie tutaj. I jest... nosek. Następnie takimi cięciami pyk i pyk, myk i myk, wyodrębniamy nosek z bryły drewna. Jest nosek? Jest. A teraz oczka. Jedno. Oczywiście jest to najprostszy system, bo można... Jest to trochę na YouTube takich różnych różności, zwłaszcza Spirit of the Wood. No to powiedzmy, że to drugie... Oczko też jest. A.
po japońsku. I teraz robimy na przykład rączkę. Pyk. I pyk. 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 Jest zarys jednej rączki. I rączka druga. No, o mało co. No, trochę się tremuje przed kamerą, niestety, proszę Państwa. Przecież to będzie tłum Was oglądać działania dziadka. No ale coś zacząłeś o tym bączku, że bączek miał. A cztery ścianki. Czyli na górze był trzonek, na dole był ostry czubeczek i tu miał cztery ścianki. Raz, dwa, trzy, cztery. Na tych ściankach były wypisane numery albo litery. Jak się pokręciło tym bączkiem, to on upadając pokazywał jakąś tam literę. Na przykład było P. No to trzeba było płacić. Płaciło się groszak na przykład. No tu trzeba zrobić, przecież rączka ma paluszki, więc robimy paluszki. Nacinamy. Wyszły tylko trzy paluszki, no trudno, to jest. O. Jak bączek wypadł na literę Z, no to całą pulę, która leżała na tym, to oczywiście się zabierało. Naturalnie była to niewątpliwie gra hazardowa. Była niemiłosiernie tępiona przez naszych nauczycieli. Druga rąsia. I biedne paluszki. A, buźka. Jest buźka. Jedziemy w dół. Teraz to już można uznać, że to jest już skończony chłopek. No bo wszystko ma. A można zrobić mu też
budki tak jak ten ma. Prawda? Można to oczywiście Ale wydaje mi się, że będzie za krótkie te nóżki no, wtedy. Tak, taki jest fajny. Tak jest bardzo Tutaj dobrze. można na przykład postawić sobie świeczuszkę i będzie to rodzaj świecznika. Pokażę Wam teraz sposób na korzystając z tego, jak na przykład jest krzywy, no on jest troszeczkę przechylony w prawo, prawda? Więc pocieramy. I teraz widać, że to trzeba zetrzeć, gdzie jest. Zetrzeć. Zciachać. Załóżmy, że teraz będzie stał prościej. Buńczuczny jest taki troszeczkę. To jak na Wyspie Wielkanocnej, słuchajcie, stoją te. To jest, przywiózł mi mój syn. Wydaje mi się, że ktoś to robił. Syn mi mówił, że to jest jakaś kopia rzeźby jakiejś, która stoi sobie gdzieś tam w plenerze w okolicach Wrocławia. Tu trochę takich rzeźb jest, słuchajcie. Na przykład są na tej górze, która była siedliskiem, no nie powiem magii, ale pogańskiej religii. Góra, która z tego miejsca jest odległa jakieś 30 kilometrów. Góra Ślęża. Jest to bardzo dziwna, bo jej całe wrocławskie to jest płaski teren. I nagle wytrzaskuje w niebo góra, która ma 350 metrów nad poziom morza. Czyli to z daleka, jak się jedzie pociągiem, czy autobusem, samochodem, z daleka tą górę widać. I na tej górze są takie dziwne rzeźby z granitu. Nie wiem, no przecież granit to jest bardzo twardy kamień. Takie są niedźwiedzie z granitu stoją. To jest, przypuszczam, że to jest ten styl, albo styl właśnie, bo tutaj trzyma róg obfitości, prawda? Jest to rzeźba światowida naszego dawnego pogańskiego boga słowiańskiego, który właśnie trzyma taki róg obfitości. To jest baba, jak to sam mówił, baba. Bardzo prosta figurka, którą tylko można główkę zrobić, tak jak tutaj na przykład, prawda? Bez kapelusza nawet. Tylko pokusić się o właśnie taką najprostszą formę, która bardzo ładnie wygląda w tym naszym świecie, gdzie jest technika, high-tech, nanotechnologia i tak dalej, i tak dalej. Zrobić sobie taki prymitywny chopek sobie stoi, kurczę, i patrzy. Bez oczu. Troszeczkę. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze zajęcia wieczorne.